12 godzin na przejście gry? Sorry, najwięcej ile mogę dać to 12 minut. W dzisiejszym odcinku pogadamy o speedrunowaniu, czyli akcie przejścia gry w możliwie jak najszybszym czasie, przy użyciu wszystkich dostępnych błędów gry i najróżniejszych, mocno przekminionych strategii. Konkretnie będziemy rozmawiać o najbardziej legendarnych ze speedrunów, które można znaleźć w sieci. Czy to ze względu na ich wpływ na resztę społeczności, czy ich sukces w zdobywaniu internetowej sławy. Jednak zanim jeszcze przejdziemy do filmiku, chciałbym podziękować wspierającym mój kanał patronom. Dzięki, że trzymacie ten kanał przy życiu. Numer 5. 3 siódemki w Paper Mario. Speedrunner Samechi, próbując pokonać swój najlepszy czas w grze Paper Mario The Thousand Year Door, został pobłogosławiony przez bogów hazardu. Częścią jego strategii było zmarnowanie wszystkich swoich monet na automacie do gry. Normalnie jest to możliwe, aby samemu zatrzymać automat na 3 siódemkach, co oznacza największą możliwą nagrodę. Jednak wymaga to niesamowitego wyczucia czasu. Jednak Samechi miał to gdzie. Podbiegł do maszyny i zwyczajnie wcisnął szybko 3 razy guzik na padzie, licząc na to, że zmarnuje monety. Jego reakcja jest bezcenna. Are you kidding? Are you for real right now? I just wanted to fucking gamble it away. Ah, fuck that. I don't even give a shit anymore. Numer 4. Godzina 40 minut Siglemika w Super Mario 64. W czasach, gdy Twitch nazywał się jeszcze Justin TV, streamer o imieniu Siglemik często pokazywał, jak próbuje zdobyć wszystkie 120 gwiazd w Super Mario 64 w jak najkrótszym czasie. W 2011 roku pobił on rekord świata japońskiego gracza Hani w tej kategorii z czasem 1 godzina 47 minut. Od tamtego czasu on sam jako jedyny w kółko bił swój rekord, usuwając dziesiątki sekund za każdym razem. A każdy kolejny rekord wybijał jego popularność coraz wyżej, aż stał się w końcu jednym z pierwszych partnerów platformy Twitch TV. W końcu 23 kwietnia 2013 roku Siglemik jako pierwszy zszedł poniżej godziny 40 minut w tej kategorii. All right, 143. That's it. I just got 143. Damn, that was sick. To ważny czas dla niego samego, jako że nigdy nie udało mu się już osiągnąć lepszego. Jeżeli dziś chcielibyście się wbić w speedrunowanie tej gry, to mielibyście duże szanse na to, że uczylibyście się strategii z poradnika Siglemika. Wiele współczesnych speedrunnerów wskazuje właśnie go jako swoją inspirację do rozpoczęcia przygody z szybkim przechodzeniem gier. Numer 3. Ukończenie Super Mario World przez Pangea Panga z zasłoniętymi oczami. Speedruny i granie w wymagające gry z zasłoniętymi oczami na totalnie ślepo nie są nowością. Ludzie podejmowali się chociażby bossów w Dark Souls na kompletnie ślepo. Jednak Pangea Panga w 2015 roku dokonał najbardziej imponującego osiągnięcia w tej kategorii. Ukończył on Super Mario World w 23 minuty. Przez cały ten czas miał kompletnie zasłonięte oczy. Pangea zainspirował wielu ludzi do pokonania jego wyniku. W 2017 roku użytkownik Katun24 ustalił niepokonany do tej pory rekord, który wynosi 12 minut i 12 sekund. Okej, okay. I did not expect that. Panga jednak za swoje poświęcenie, determinację, zapamiętywanie tony rzeczy i idealne wyczucie czasu, by wykuć pierwszy poradnik do speedrunowania w taki sposób tej gry, został uznany rekordzistą przez Księgę Rekordów Guinnessa, a nawet międzynarodowe media zwróciły na niego uwagę i też na samą grę. Oh dear. Oh, thanks everyone for the congrats.
Finally got it. Do dzisiaj jest to filmik, który ma najwięcej wyświetleń ze wszystkich speedrunów z zasłoniętymi oczami na YouTube. Jeżeli do tej pory podobał Ci się ten materiał, to zastanów się nad rzuceniem paru złotych w moją stronę. Link do mojego Patronite, gdzie możesz to właśnie zrobić, znajduje się teraz na ekranie i w opisie filmiku. Wielkie dzięki za wspieranie mojego kanału. Numer 2. Minuta 12 sekund na ulicach w GoldenEye. Gra GoldenEye 007 na Nintendo 64 ma jedną z najstarszych społeczności speedrunningu. Zawdzięcza to zegarowi wewnątrz gry, który mierzy nasz czas na każdym osobnym poziomie gierki. Speedruny tej gry odbywają się więc na poszczególnych planszach, dlatego każdy z nich jest mega zoptymalizowany po tylu już latach. Gracze poświęcają całe miesiące i lata tylko po to, żeby skrócić swój speedrun o kolejną sekundę. I o dziwo, społeczność jest aktywna po dziś dzień i dalej znajdują się nowi śmiałkowie, którzy próbują swoich sił. W 2013 roku Ryan Lockwood przeszedł poziom zwany ulicę jako pierwsza osoba z czasem minuta 12 sekund, pobijając poprzedni rekord o jedną sekundę. Wszyscy rekordziści twierdzili, że to nie jest możliwe, że silnik gry zwyczajnie nie pozwoliłby zejść poniżej minuty 13 sekund, bo użyli już każdej dostępnej sztuczki. Jednak Lockwood twierdził od dawna, że to możliwe, za co wiele osób go szykanowało. Gdy w końcu udało mu się pobić rekord, udostępnił swój komentarz razem z Ranem na YouTube. Jego opis tego, co się dzieje na ekranie, pewnie przyczynił się do sławy tego klipu, który w tym momencie ma ponad 2 miliony wyświetleń. Mam wrażenie, że klip ten mówi sam za siebie. Right here, it's this one. Right here, this is the 112. Right here, yes! Dude, what a rush! What a rush! Look at that, see how fast my pace is? Right in the fucking head! Yeah! Got a fucking 112, baby! That's right, you see that clutchness? I am fucking clutch! Look at this fucking line I take. Yeah, baby. Let's fucking do this. I wait. Right when he starts firing, they're trying to back boost me. The double. Body armor. Two quick ones. I already know I'm getting there on the perfect line. Look at the fucking pace. 50. 49. 47, baby. That's fucking right. That's fucking it. Fucking pumped watching this one again. I waited the cinema too because I said, oh my god, it might be 112. And it fucking is! It fucking is, baby! Na miejscu pierwszym mamy Dreama, który przeszedł Minecrafta w 22 minuty. Okej, tutaj jest trochę do, że tak powiem, odpakowania. Parę miesięcy temu Dream pobił rekord świata w speedrunowaniu Minecrafta w wersjach od 1.9 do 1.15. Obecnie ma piąty najlepszy czas, ale jeżeli spojrzycie na wersję gry innych runnerów, to zauważycie coś ciekawego. Wszyscy używają wersji 1.14 zamiast wersji 1.15, której użył Dream. O co tu chodzi? Otóż w wersji 1.14 można handlować z villagerami ile się chce. Zmieniają oni swoje towary w nieskończoność, dzięki czemu możemy przelosować ich towar, aż wylosujemy to, co nas interesuje. W 1.15 jest to ograniczone do 3 razy dziennie, przez co wersja 1.14 jest znacznie lepsza do speedrunowania, jako że możecie kupić perły Endermanów, które potrzebne są do portalu do Endu. W wersji 1.15 najoptymalniejsza strategia to zwyczajnie zabijać Endermany, przez co jesteśmy skazani na totalnie losowy ich spawn i ich totalnie losowe wyrzucanie perełek. Jednak Dream został obdarzony szczęściem bogów. Dostał losowo wygenerowany świat, gdzie natychmiast był we wiosce, zaraz po tym znalazł świetną pustynną świątynię, gdzie dostał diamenty, złote jabłka i książkę z enchantem Looting 3, co zapewniło mu dodatkowe szanse na Blaze Rody i perły Endermana. W Netherze też natychmiastowo znalazł fortecę. Wszystko było wręcz idealnie, dopóki nie zaczął zbierać pereł Endermana. Mając 8 pereł, zbliżał się do miejsca, gdzie podejrzewał podziemną fortecę. Potrzebował ich 12, aby móc aktywować portal do Endu. I nagle na horyzoncie pojawił się on.
samotny Enderman. Dream miał 25% szansy na to, że ten Enderman dropnie od 1 do maksymalnie 4 pereł. Please. Yes! Oh, he dropped three. I mean, he dropped three. Drop three. You gotta go. You just have to go. You just have to go, dude. Dostał 3. Zaryzykował, że albo ostatniej nie będzie potrzebował, albo znajdzie ją po drodze. Gdy dotarł do portalu, okazało się, że akurat jedno oko smoka jest w portalu, czyli brakowało ich 11. Idealnie tyle, ile miał. Dla niewtajemniczonych, każdy z bloków portalu do endu ma 10% szansy na pojawienie się w świecie z umiejscowionym już okiem. W 18 minut Dream z diamentowym mieczem, 36 strzałami i bez żadnej zbroi stanął naprzeciwko ostatniego bossa Minecrafta. I wtedy stało się to. Oh my god, is it time? Is it time? You have 18 seconds. You have 18 seconds. Get in! Get in! Get in! No way! Niesamowita kombinacja umiejętności i szczęścia dała nam ten legendarny speedrun, który do dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych filmików odnośnie speedrunowania w historii YouTube. I to już tyle na dzisiaj. Czy ty kiedykolwiek otarłeś się o przechodzenie gier na czas? Jeżeli tak, to jakie gry próbowałeś przejść na szybkości? Podziel się z nami w komentarzu pod filmikiem. Zachęcam do łapkowania i subskrybowania. Odwiedź mój Twitch TV w opisie, jeżeli chcesz złapać mój stream na żywo. Wielkie dzięki za oglądanie i wspieranie mojego kanału i usłyszymy się w kolejnym materiale.